Znajdujemy się dzisiaj w Woskrzenicach Małych, przy drodze przebiegającej przez całą miejscowość, a znajdujemy się tutaj dlatego, że chcielibyśmy porozmawiać o modernizacji tej drogi przebiegającej Woskrzenice Małe i o całych inwestycjach, które planujemy w gminie zrealizować do końca roku 2023, a są to inwestycje, które niedawno Rada Gminy uchwaliła i związane są z modernizacją i budową nowych dróg gminnych na terenie całej gminy Biała Podlaska. A drogi to jedno z najważniejszych zadań własnych w gminie i jest to jedno z największych oczekiwań mieszkańców, bowiem gmina cały czas się rozrasta, rozbudowuje, mamy napływ mieszkańców z terenu miejskich, którzy osiedlają się tutaj, no i największe oczekiwania są w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych. Woskrzenice Małe widzimy tą nawierzchnię obecnie jeszcze istniejącą. Tutaj prawie 1,5 kilometra nowej nawierzchni asfaltowej. Tak, ta droga od początku istnienia nie była modernizowana, nie była naprawiana gruntownie. Co roku po prostu było tylko łatanie dziur, które obecne. I w bieżącym roku zdecydowaliśmy się na całej długości 1440 metrów położyć nakładkę asfaltową, która znacznie poprawi bezpieczeństwo i jakość korzystania z tej drogi w miejscowości Woskrzenice Małe. O tą drogę od początku kadencji zabiegała i radna gminy z tego terenu i sołtys z Woskrzenic Małych. No i udało się nam wygospodarować środki własne na tą drogę i całość inwestycji zamknie się kwotą 800, prawie 20 tysięcy złotych i zostanie to zrealizowane do końca 2023 roku. No i myślę, że mieszkańcy będą bardzo zadowoleni, bo to poprawi jakość życia w tej miejscowości.